zawsze zadławienia. Załóżmy, że jesteśmy na jakiejś imprezie i widzimy, że jeden z uczestników pokazuje na plecy, że nie może oddychać. O właśnie. Wtedy pacjenta takiego człowieka namawiamy do kaszlu. I teraz tak. Musi się troszkę pochylić. I teraz tak, musimy 5 razy wykonać uderzenia między łopatkami. Ma to być na celu takiego ruchu posuwistego. Kolega zademonstruje w ten sposób. I kolejnym tematem to jest uciśnięcie 5 razy nadbrzusza. Składamy rękę w pięść, przykładamy do nadbrzusza. I teraz do środka i do góry. Taka literka L. Ma to na zadanie wzrost ciśnienia w tacy piersiowej, która ma za zadanie wypchnąć ciało obce. Robimy to do momentu, aż nasz pacjent nie straci przytomność. Siłę ucisku uderzenia między łopatkami dostosowujemy do budowy ciała. I teraz tak, załóżmy, że nasze czynności nie przyniosły efektu i traci przytomność. Mamy tutaj właśnie kolegę. I teraz tak. Miejsca już nie musimy zabezpieczać, dlatego że stało się to w naszej obecności, więc ułożyliśmy sobie pacjenta w takim w takim miejscu, że jest bezpiecznie. Już nie sprawdzamy, czy jest pacjent przytomny, dlatego że już wiemy, że jest nieprzytomny. Wiemy, co jest spowodowane, że zostały zatkane drogi oddechowe i to jest powodem właśnie takiej przytomności. I teraz tak, wykonujemy 5 kontrolnych wdechów. Mają one na celu ewentualnie przepchać ciało obce do prawego skrzela. Teraz będzie 30 uciśnięć klatki piersiowej.